Właśnie przed chwilką mieliśmy szansę obejrzeć otwarcie naszej nowej pracowni. Jest to ekopracownia, która powstała w naszej szkole na bazie starej sali chemicznej. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 50 tysięcy oraz ponad 17 tysiącach, które dostaliśmy od Urzędu Miasta, mogliśmy całkowicie przebudować tę salę, wyposażyć ją w nowoczesny sprzęt, między innymi stół wyspowy, mikroskopy, komputery, kamery, dygestorium i wiele innych sprzętów. Ogromnie cieszymy się z tego faktu, ponieważ no, w dzisiejszych czasach, w XXI wieku ważnym jest, aby młodzież miała dostęp do nowoczesnej edukacji, do sprzętu na wysokim poziomie. Mamy wspaniałych nauczycieli i cudowną młodzież, naprawdę zdobywającą laury w olimpiadach ekologicznej, biologicznej, chemicznej, zdobywających naprawdę niesamowite wyniki, jeśli chodzi o egzamin maturalny z biologii. I teraz jesteśmy w stanie im również zaoferować po prostu warunki, w których te swoje pasje i tą swoją wiedzę są w stanie zgłębiać, no po prostu w warunkach, na które zasługują.